tym roku już po raz 21 Waldemar Socha, prezydent miasta Żory, wręczył prestiżowe statuetki Phoenix Sariensis. Przyznawane są one dorocznie instytucjom, organizacjom, stowarzyszeniom, firmom i osobom szczególnie zasłużonym dla miasta Żory lub wyróżniającym się w jego promocji. Phoenix Sariensis są to prestiżowe nagrody miejskie, które wręczamy już po raz 21. Wręczamy je osobom szczególnie zasłużonym dla miasta Żory. Są to osoby, które niekoniecznie finansowo wspierają innych mieszkańców naszego miasta. Mają zazwyczaj ogromne serca, ale są także przedsiębiorczy i budują markę naszego miasta także poza jego granicami. Tak jak powiedziałam, to już 21 raz wręczamy te nagrody. Dzisiaj poznajemy kolejnych 3 laureatów. Gala Nagrody Miejskiej Phoenix Sariensis jest ważnym wydarzeniem dla miasta, stwierdził Waldemar Socha, prezydent miasta Żory. Phoenix Sariensis to najważniejsza miejska nagroda, także przywiązujemy dużą wagę do takiej uroczystości. Myślę, że dla wszystkich tutaj obecnych, zaproszonych, to jest wielkie wydarzenie. Wręczaliśmy te nagrody po raz 21, także tradycja już jest całkiem długa. Myślę, że zakorzeniła się w naszej już żorskiej tradycji i sądzę, że jeszcze wiele lat będzie miała duże znaczenie dla nas. Pierwszym tegorocznym laureatem nagrody został Jerzy Krótki, który był dyrektorem Zakładu Aktywności Zawodowej Wspólna Pasja, tworząc tę jednostkę od podstaw od 2009 roku. Dla mnie to jest na pewno ogromny zaszczyt, że tę nagrodę otrzymałem. To jest dla mnie takie podsumowanie 10 lat pracy. Natomiast gdybym miał na to spojrzeć z punktu widzenia mieszkańca, chociaż nim nie jestem, to uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie i bardzo dobry pomysł. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony promuje to miasto, z drugiej strony promuje to ludzi z tym miastem związanych, ale nie tylko, różnego rodzaju instytucji. Dzięki temu Żory jakby pokazują się w tym, co najlepsze na zewnątrz i uważam, że to jest bardzo, bardzo dobre rozwiązanie. Tym bardziej, że przy okazji tego bardzo często są także pokazywane czy poruszane różnego rodzaju problemy społeczne, sprawy związane z kulturą, z historią, z życiem codziennym. Do grona laureatów dołączyło przedsiębiorstwo handlowo-usługowe Franciszek Wałach. Firma świadczy usługi samochodowe dla mieszkańców Żory i okolic od 55 lat. Przedsiębiorstwo wykształciło aż 80 rzemieślników w zawodach mechanik pojazdów samochodowych oraz blacharz samochodowy. Cieszę się bardzo, że dostałem tą nagrodę, no bo to jestem tutaj po sąsiedzku, prowadzę firmę już od 55 lat, nie? No i marzyłem kiedyś o takiej nagrodzie. Jako młody chłopak mogę powiedzieć, to tu w tym miejscu grałem w piłkę. I po tylu latach okazało się, że tu jestem godnie przyjęty i dostałem taką nagrodę. Nie? Statuetką uhonorowany został także zespół mażoretek i cheerleaderek Explosia. W 2019 roku podczas rozgrywanych w czeskiej Pradze zawodów wywalczyły tytuł wicemistrzyń świata. Ogromne wyróżnienie dla naszego zespołu. Reprezentujemy Żory na terenie Polski, za granicą, także jest to dla nas naprawdę ogromny sukces. Mogę tylko potwierdzić, że jest tak, to dla nas ogromny sukces. Uroczystej gali wręczenia nagród towarzyszyły występy artystyczne. Przybyli goście mogli obejrzeć spektakl w wykonaniu Teatru Ognia Los Fuegos oraz wysłuchać przebojów Grzegorza Ciechowskiego w wykonaniu Tymona Tymańskiego. Realizowany przez miasto Żory projekt pod nazwą Ośrodek Rekreacyjny w Żorach Roju, przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców, polega na przywróceniu utraconych funkcji nieczynnemu pokopalnianemu ośrodkowi rekreacyjno-sportowemu w Żorach Roju. Główną funkcją zrewitalizowanego obiektu będzie kąpielisko, a dodatkowo odnowione zostaną korty do tenisa ziemnego, boiska do siatkówki plażowej znajdująca się na terenie ośrodka zieleń oraz wchodzące w jego skład budynki techniczne. Przed nami poważne zadanie rewitalizacyjne tego obiektu. Oprócz tego, że basen zostanie zrewitalizowany i powstanie tutaj ekologiczne kąpielisko, planujemy także zrewitalizować teren, który sąsiaduje bezpośrednio z basenem. Oczywiście drugie życie będą miały korty tenisowe, tereny zielone, wszelkie tereny rekreacyjne, które otaczają właśnie nieckę basenu.
Cieszymy się, bo do 2 lat naprawdę będziemy mogli cieszyć się nowoczesnym obiektem, ekologicznym kąpieliskiem. Na cele modernizacyjne miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 4 100 000 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 484 000 z budżetu państwa. Środki pozyskaliśmy oczywiście z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ten przekazał miastu 4 100 000 zł, natomiast pozostała część środków została przeznaczona z budżetu państwa. Całkowity koszt tej inwestycji będzie opiewał prawie na 8 milionów złotych. Historia kąpieliska sięga wielu lat wstecz. O jego początkach mówi Marek Utrata, zastępca dyrektora MOSiR-u w Żorach. Kąpielisko to jest faktycznie zbiornik pokopalniany, który został budowany przy kopalni tutaj ZMP, nieczynnej już od wielu lat w Żorach, a kiedyś, która fedrowała na terenie Żor, jako zbiornik PEPOSZ. No i w pewnym okresie czasu okazało się, że może funkcjonować w tamtych czasach jako basen. I tak funkcjonował wiele, wiele lat. Tak jak było powiedziane, w 2017 roku ostatni raz mieszkańcy latem korzystali z tego obiektu. Natomiast stan techniczny tego obiektu już nie pozwalał na dalsze korzystanie. Było to nieekonomicznie, zagrażało bezpieczeństwem mieszkańców kąpiących, więc postanowiliśmy po prostu basen zamknąć. Do 2017 roku basen był otwarty tylko w okresie letnim. Nowoczesny obiekt ma funkcjonować przez cały rok. Z tego basenu można było korzystać tylko w okresie letnim. To miejsce będzie dla naszych mieszkańców i mieszkańców całego regionu otwarte przez cały rok. Będziemy cieszyć się pięknym zielonym terenem. Ten staw kąpielowy będzie, myślę, takim dodatkowym atutem na spacery w jesienne popołudnia czy też wieczory. Więc myślę, że to cieszy, że to miejsce nie tylko przez 2-3 miesiące w roku będzie otwarte dla naszych mieszkańców, mieszkańców regionu, ale tak naprawdę będzie to całoroczne miejsce, gdzie będzie można uprawiać sporty, miło spędzić czas, pochodzić traktami dla pieszych, pojeździć na rowerze czy zagrać w tenisa. Urząd Miasta planuje otwarcie kąpieliska w sezonie letnim 2022 roku. Zakończyła się rozbudowa zespołu szkolno-przedszkolnego nr 8 w Żorach Rogoźnej. W poniedziałek 3 lutego uczniowie po raz pierwszy zasiedli w nowych ławkach w pięknie pomalowanych salach lekcyjnych dobudowanej części szkoły. Nowy budynek składa się z 4 kondygnacji, a jego powierzchnia to ponad 3000 m2. Inwestycja objęła również budowę drogi pożarowej i zagospodarowanie terenu otaczającego szkołę. Od tygodnia uczymy się w nowym budynku. Mamy do dyspozycji 11 klas lekcyjnych, oprócz tego nowoczesną salę gimnastyczną z kompleksem sanitarnym, z szatniami, również świetlice, pokój nauczycielski. Uczniowie klas młodszych i starszych mają nowoczesne szatnie. Rozbudowę szkoły w Rogoźnej w całości sfinansowała gmina miejska Żory. O szczegółach mówi Adrian Lubszczyk z żorskiego magistratu. Rozbudowa zespołu szkolno-przedszkolnego nr 8 w Rogoźnej kosztowała ponad 11 600 000 zł. To była naprawdę duża inwestycja, sfinansowana w całości ze środków gminy miejskiej Żory. Nowy budynek jest nie tylko piękny, ale również funkcjonalny, stwierdziła Gabriela Raczyńska, dyrektor ZSP nr 8 w Rogoźnej. Teraz uczniowie zdobywają wiedzę w komfortowych warunkach i na pewno jest zwiększone bezpieczeństwo. Choć pierwszy etap inwestycji, której celem jest poprawa infrastruktury edukacyjnej w Rogoźnej, już się zakończył, to prace w szkole nadal trwają. Kolejnym etapem jest remont starej części budynku, tak by nie odstawała ona standardem od nowej. Prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Podczas organizowanych w Warszawie 28. Międzynarodowych Targów Sprzętu Oświetleniowego Światło 2020 przyznane zostały nagrody za najlepsze inwestycje oświetleniowe minionego roku w Polsce. Wśród laureatów znalazły się Żory. Jurorzy przyznali dla miasta nagrodę specjalną za oświetlenie centrum przesiadkowego i terenu wokół obiektu w ramach projektu Mobilni Żorzanie. Miasto otrzymało nagrodę specjalną za oświetlenie dworca autobusowego w ramach programu Mobilni Żorzanie, który jest realizowany w latach 2018-19 na terenie Żor. Żory zostały dostrzeżone także w kategorii oświetlenie dróg i terenów publicznych, zdobywając w niej wyróżnienie. Przyznano je za szereg inwestycji. Druga nagroda została przyznana jako wyróżnienie dla miasta za kilka inwestycji zrealizowanych też w tych latach 2018-2019. Jest to oświetlenie drogi krajowej DK81 oraz oświetlenie ulicy Okrężnej, oświetlenie nowo wybudowane w ramach
parku Cegielnia, oświetlenie toru rolkowego, z którego mogą korzystać wszyscy mieszkańcy, oświetlenie ścieżki rowerowej oraz pozostałe takie mniejsze inwestycje na terenie miasta. W planach władz ŻOR są inwestycje związane z nowoczesnym oświetleniem na kolejne lata. Miasto aktualnie jest na etapie opracowania dokumentacji projektowych na doświetlenie ponad 40 ulic na terenie miasta. Będą to oświetlenia i ulice, które do tej pory nie mają w ogóle oświetlenia. Miasto bardzo dużo środków angażuje także w modernizację oświetlenia, czyli zamianę oświetlenia sodowego na dużo bardziej efektywne oświetlenie LED-owe, zużywające znacznie mniej energii elektrycznej. Jesteśmy w trakcie realizacji projektu SOWA, który ma za zadanie wymianę 1400 opraw oświetleniowych. Środki pozyskane na realizację inwestycji oświetlenia pochodzą z regionalnego programu operacyjnego pozyskanego przez magistrat oraz z budżetu miasta.